pierwszy majowy weekend zainaugurowano w Mrągowie żeglarskie Grand Prix Mrągowa, czyli cykl regat odbywających się na jeziorze Czos. To już piąta edycja imprezy. W tym roku pierwsza odsłona cyklu połączona była z otwarciem sezonu żeglarskiego na jeziorze Czos i piknikiem żeglarskim zorganizowanym na mrągowskim molo. Wreszcie koniec włóczęgi, na pewno to wiem. Regaty bardzo fajne, kierunek wiatru północny wzdłuż jeziora dawał bardzo fajne efekty wiatrowe. W regatach wystartowało 5 klas regatowych, wystartowało około 80 zawodników z kraju, z Mrągowa. Tym razem zanotowaliśmy zawodników z zagranicy, ale mamy pierwsze zapowiedzi, że na kolejne regaty są już Litwini szykują się do nas. Żeglarskie Grand Prix Mrągowa organizowane jest od 2014 roku. Z roku na rok impreza nabiera rozmachu i przyciąga coraz więcej żeglarzy. Po jeziorze Czos pływa się świetnie. To jest jezioro, które daje duże możliwości żeglarskie ze względu na zróżnicowanie wiatrowe. Żeglarze mają możliwość rozwoju zarówno fizycznego, bo to jest jezioro trudne, które dostarcza dużo wspaniałych wrażeń żeglarskich z pływania po naszym jeziorze. W tym roku w ramach żeglarskiego Grand Prix Mrągowa zaplanowano 5 żeglarskich imprez. Rywalizację łódek na Czosie zobaczymy 9 i 30 czerwca, a także 4 i 25 sierpnia. Na koniec zobaczmy jeszcze raz, jak podczas pierwszych regat zmagali się żeglarze. Płyć z nami, właśnie warsztat Lędzycha, jeziorami banda już melodię gra, aż po dnia daleki kres i komedy ciepły jazz, pobyci żeby między nami na Mazurach. Miejsce jest dla siebie też jeszcze raz. Jeziorami banda już melodię gra, aż po dnia daleki kres i komedy ciepły jazz, powie ciszę między nami na Mazurach. Miejsce jest dla siebie też, i dla mnie też, i dla ciebie też.